pani Kasi, pani stoi teraz przy drzwiach, kratkę. To jest Kasi. Aha, ta w kratkę. Mhm. To jest Olka, Jezu, dobra, pomyliłam, tamta była, no. Dobrze, dobrze. Proszę o uwagę. Szanowni Państwo, w dniu tak ważnym i uroczystym pragnę bardzo serdecznie powitać miłych gości. Panią dyrektor Jolantę Węzik. Babcie i dziadków przybyły na dzisiejszą uroczystość z okazji ich święta. Święto babci i dziadka jest wspaniałą okazją do wspólnego spotkania. Babcia czy dziadek to ktoś, kto zawsze ma czas dla swoich wnucząt. Zawsze lepiej je rozumie, umie pocieszyć, bezgranicznie je kocha, ma dla nich więcej cierpliwości. Dziadkowie to wielki skarb dla wnucząt. Często wartości przekazywane przez nich są drogowskazem i pomocą w wyborze drogi życiowej. Babcia i dziadek czynią dzieciństwo swych wnuków udanym i szczęśliwym. Dlatego dziś, dziękując za ich wielkie serce, dedykujemy im wiersze i piosenki. Dziś w naszej szkole jest bardzo wesoło, bo babcie i dziadków widzimy wokoło. Witamy was wszystkich, witamy na wspólną zabawę. Zapraszamy! Dziękuję.
dniu waszego święta pragniemy podziękować wam za to, że po prostu jesteście przy nas, w naszych myślach. Towarzyszycie nam chwilę szczęścia i wtedy, gdy potrzebujemy rady. Jest tyle słów przeróżnej treści i właśnie dobra cię próbuję. Myślę, że w jednym to się streści, co chcę wyrazić to... Dziękuję! Chcielibyśmy bardzo zaprosić teraz na warsztaty klasa pierwsza i część klasy drugiej. Uda się wraz z babciami, z dziadkami do klasy, do sali numer 10, a reszta dzieci i dziadków zostanie na sali gimnastycznej. Będą tutaj zabawy. A później poczęstunek oczywiście. Aha, proszę jeszcze o zabranie głosu pani dyrektor. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję uczniom klasy pierwszej, drugiej i trzeciej za takie piękne podziękowanie swoim najwspanialszym dziadkom i najukochańszym babciom za to, że tu dziś przybyły do naszej szkoły, za czas poświęcony w domu, za to, że są dla was najwspanialszymi osobami w rodzinie. Bardzo serdecznie państwa witam. Jeszcze raz witam serdecznie wszystkie babcie. Witam bardzo serdecznie wszystkich dziadków. Witam obecnych tutaj rodziców, nauczycieli i was, drodzy uczniowie. Jest to dla nas ogromny zaszczyt, a dla dzieci ogromna radość.